przyznano stypendia wójta gminy Rudniki dla uczniów i nauczycieli. Okazją do tego było Święto Edukacji Narodowej. 44 osoby to są osoby, które uzyskały stypendia za wyniki w nauce i 4 osoby to jest stypendium zespołowe za wyniki sportowe. Jeśli chodzi o nauczycieli, to są łącznie 22 nagrody. Cały rok się starałem, żeby to zdobyć. Uczniowie otrzymali nagrody za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia w konkursach. To dla nich ważna motywacja do dalszej pracy. Fizyka, historia, no to po prostu moje zamiłowania. Historia i fizyka, no to po prostu historia jest ciekawa ze względu po prostu na różne wydarzenia historyczne, a fizyka po prostu, bo ciekawie się dowiadywać, jak czasami coś działa w świecie. Przed nauczycielami stoi pełno wyzwań. To nie tylko zmieniający się system edukacji, ale także nadążanie za postępem i młodzieżą. Staramy się stworzyć takie warunki, aby nauczyciele mogli wykorzystywać najnowsze metody nauczania, aby mogli się rozwijać. Ich praca przekłada się na wyniki dzieci, wyniki tych dzieci, które zostaną dzisiaj nagrodzone stypendiami wójta gminy Rudniki. Powinniśmy o nich pamiętać, bo jednak włożyli kawałek swojego serca w nas po prostu, żeby nas dobrze wychowywać i nauczyć. Wielu nauczycieli z naszej gminy z pasją podnosi swoje kompetencje, starając się prowadzić zajęcia w ciekawy sposób. Myślę, że żeby być dobrym nauczycielem, to trzeba kochać swój zawód przede wszystkim. Trzeba lubić to, co się robi, ciągle się doskonalić, jak w każdym zresztą zawodzie. No i wtedy wszystko myślę, że jakoś się układa i stajemy się takim wzorem, mentorem, mistrzem dla swoich uczniów. Ważnym dla nas nauczycielem jest ten, który nas lubi, tak? Ponieważ od nauczyciela dużo zależy, czy nas lubi, czy nie i jak uczy, tak? Dla wyróżnionych uczniów zaplanowano nagrodę – wycieczkę do Krakowa. Nauczyciele zaś od wójta gminy otrzymali nagrody finansowe.